komendanta Straży Pożarnej w Toruniu. Witam serdecznie. Dzień dobry. Chcieliśmy pogratulować niesamowitej organizacji i zamknięcia rynku, właściwie epicentrum miasta Toruń. Jakim cudem to się Państwu udało? Straż Pożarna jest taką instytucją, która przychodzi z pomocą, kiedy ludzie potrzebują. Więc jak my potrzebujemy, to miasto jest przychylne i rewanżuje nam się za codzienną, wierną służbę. Brzmi niesamowicie. Czyli tutaj należy podziękować panu prezydentowi miasta Torunia? To nie tylko chodzi o to, że nie są głusi na nasze prośby. To jest również stały sponsoring sprzętu do Straży Pożarnej. Po prostu oni rozumieją, że nasze dobre funkcjonowanie, nasze dobre samopoczucie to sprawne funkcjonowanie na co dzień w walce z trudnymi sprawami. Brzmi pięknie. Wiemy, że jest mnóstwo reprezentantów polskich Straży Pożarnej. Wiemy też, że zawody są rangi międzynarodowej. Wiem już od poprzednich zawodników, że Polska wypada wspaniale na tle pozostałych jednostek. Jak to wygląda z pana punktu widzenia? No nuda, bo rzeczywiście zawodnik z Krakowa po raz trzeci wygrywa i leje wszystkich Amerykanów, Europejczyków i nie daje nikomu żadnych szans. Jest rzeczywiście fantastyczny, ale w niektórych kategoriach i Węgrzy, i Niemcy, i Amerykanie sobie też nieźle radzą. Brzmi fantastycznie. Pierwszy dzień za nami, przed nami kolejne. Jakie atrakcje szykują Państwo na kolejne dni? Bo wiemy, że trzeba zaprosić wszystkich na rynek do Torunia. No tak, jutro trudniej dla nas, bo jest to odmiana tej dyscypliny twardego strażaka amerykańska i tu Amerykanie będą trochę uprzywilejowani, bo na co dzień wychowali się, do służby dostali się po takich testach, bo to są testy, które te zawody, formuła tych zawodów jest testem sprawności dopuszczającym do pracy w straży w Ameryce. Brzmi imponująco. Czyli to jest kolejny dzień zmagań, potem mamy kolejne dni? Nie, to jest impreza dwudniowa. I tak później będziemy przez tydzień odpoczywać. Albo i miesiąc. Z tego co widzieliśmy, wysiłek to jest niesamowity. Poza tym pogoda sprzyja, no pewnie ku niezadowoleniu startujących. No, pogoda to jest kwestia po prostu ilości położonej na tacy. To co mamy zaprzyjaźnionych kapelanów. A poważnie mówiąc, niekończące się pasmo sukcesów, to i pogoda sprzyja. Gratulujemy organizacji i na pewno widzimy się za rok. Dziękuję. Zapraszam już dziś wszystkich do Torunia. Zapraszamy.